Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Husiak, witajcie w The Crew. Dwójka, beta zamknięta. Także cóż, chciałbym wam dzisiaj taką o mniej więcej troszeczkę pokazać grę. Słuchajcie, nie będzie nie wiadomo ile też odcinków, bo ten smaczek chcę sobie zostawić na premierę, czyli 29 czerwca, a dzisiaj, tak jak mówię, troszeczkę sobie polatałem, pojeździłem i jest nawet fajnie, przyjemnie. I słuchajcie, tutaj można oczywiście, jest symulator ruszania z miejsca, jeżeli jesteście na kursie prawa jazdy po raz pierwszy, to jest właśnie symulator właśnie tego ruszania. Jak rusza kursant w pierwszych godzinach? A no tak. Słuchajcie, mam piękne Audi TT, RS. Jestem ogólnie, gdzie jestem? Słuchajcie, mapa jest mega, mega mapa. Jestem sobie tutaj, na Florydzie. Byłem sobie niedawno przy Cape Canaveral, czyli tutaj. Tutaj, słuchajcie, jest bardzo fajny prom kosmiczny, tutaj sobie stoi. Można go sobie, po niego sobie podjechać, zobaczyć, pooglądać. Jest wow, no i oczywiście standardowy budynek dla przylądka Canaveral, tam gdzie przechowują promy i tak dalej. No oczywiście nie mamy nazwy NASA, no bo wiadomo. Także jest coś takiego. No a cała mapa, jest jej trochę. Próbowałem, słuchajcie, leciałem sobie stąd samolotem z Vegas do Miami na Florydzie. Powiem wam, że leci się trochę i naprawdę mapy jest, no jest kawałek, także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tutaj mamy jakieś malutkie miasteczko chyba. St. George. I taka malutka mieścinka. Bardzo fajnie wygląda. No ale dobra. My wracamy do nas tutaj. Zrobię sobie jakiś może tutaj wyścig jakiś czy coś. Pokażę wam, pokażę mniej więcej wszystko. Przełączenie jest bardzo płynne. Ups. Co złego, to nie ja. Niestety nie mam jeszcze motorówki, więc zaraz tutaj będę musiał sobie ogarnąć jakąś motorówkę. Gram na padzie, aczkolwiek gra, wiem, że wspiera moją kierownicę, tylko wiecie, musiałbym tak naprawdę grać i na tym, bo kierownica to jest jedno, a samolotem no na kierownicę tak średnio najeżdża, nie? Więc trzeba będzie po prostu grać na padzie. Gram, słuchajcie, na padzie od... Ups. Gram na padzie od PlayStation. Nie Xboxowe, od PlayStation. Co prawda na kablu, ale według mnie jest ten pad wygodniejszy niż Xboxowy. Dobra, to co? Chyba, żeby nie przedłużać, to weźmiemy sobie... Może weźmiemy sobie coś z motoróweczkami. Tam widzę nawet motorówki. Bo na motorówkach jeszcze nie byłem. O, tutaj, no tam widzę... Zobaczcie, ile tu jest tego, nie? Dobra. Motorówki naprawdę fajnie. Na samym początku macie taki wstęp, jakby nie, że... Na początku macie taki wstępik, jakby... Że przemieszacie się wszystkim. Samolotem, samochodem i mocą motorówką. Pewnie chodzi wam już po głowie, czy będzie seria w czerwcu. Myślę, że... Może nie będzie to codzienna seria, ale będę pewnie wstawiał i będę sobie grał na live'ach. Ogólnie słuchajcie, dzisiaj tak wyjątkowo, przy sobocie, muszę wam chyba wyjaśnić, dlaczego tych filmów tak nie było. Słuchajcie, nabawiłem się alergii. Ogólnie zawsze jak przychodzi okres pielenia traw, to niestety mnie bierze. No i mam katar i zatkany nos i w ogóle zrozumiałem, pewnie to jeszcze słyszycie, bo dalej nie jest dobrze. Dzisiaj mnie chyba jakieś, nie wiem, jeszcze przeziębienie jakieś bierze czy coś, nie wiem. Jakieś kurde czary mary. No i po prostu nie chciałem nagrywać w tygodniu filmów, bo byście mieli po prostu... No dzisiaj już i tak jest lepiej, łykam tam jakieś tam Hitaxe Fast. Bo to jest w miarę, ale dalej mam... Czuję, że mam nos zatkany trochę. Ale tam w tygodniu to było jeszcze gorzej. I powiem wam, że
jakbym nagrywał, to mielibyście typową zapowiedź, nie wiem, Grażynę z dworca jakiegoś PKS-u czy coś, bo tak gadałem, więc stwierdziłem, że odpuszczę sobie nagrywanie, nic wam się nie stanie, tych trochę filmów nie będzie. Odpocznijcie sobie ode mnie, ja sobie odpocznę od was. No i dopiero później nagram, jak już będę troszeczkę lepiej się czuł. Na pewno nie będzie, słuchajcie, wszystkich filmów. Chciałem zrobić też live'a z Minecrafta i tak dalej, no nie udało mi się, bo mi tak po prostu złapało, że masakra. Woda jest w grze po prostu piękna. Bardzo mi się podoba. Ale to można było się spodziewać, że woda będzie od Ubisoftu bardzo ładna, bo w Watch Dogsie dwójce już naprawdę ta woda była miazga. No i oczywiście tutaj w grze dobra optymalizacja, naprawdę optymalizacja jest spoko. Narzekanie są, widziałem, na model prowadzenia samochodów, jazdy i tak dalej. No jest jak jest, ale tego można było się spodziewać po The Crew, bo jedynce też było podobnie. Po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. No, mogę sobie to powiedzieć, bo nie chcę sobie spoilerować aż tak bardzo. Dlatego tak dzisiaj ogólnie sobie pogrywam, nie spoileruję sobie jakąś tam historii i tak dalej, bo nie chcę sobie tam, bo tam jakaś fabuła jest oczywiście, nie, więc... Znowu ten... jest beta i jest co chwilę, słuchajcie, aktualizacja serwerów. Co chwilę, co wejdę, to po prostu mam co chwilę aktualizację serwerów. Albo wyrzuci kogoś z serwera i tak dalej, czy kogoś, no mnie. Jest naprawdę słabo, no teraz akurat nie ma konserwacji, tylko wyrzuca z serwerów. Obawiam się, słuchajcie, tylko tego, jak będzie faktycznie już premiera, czy te serwery wydolą na tyle, żeby obsłużyć... No właśnie, to coś znowu... Znowu coś z serwerami jest nie tak. To nie wróży nic dobrego. No i mówię, obawiam się tego, że żeby nie było tak, że podczas premiery po prostu jest ciężko zagrać, bo serwery nie dają rady. No próbujemy jeszcze raz, ale... No właśnie, zostałeś odłączony. A chyba neta mam, no mam, bo przecież na TS-ie siedzę. Dobra, ostatnia próba, jak nie, no to niestety, ale... I najgorsze to, że wiecie, że ta beta wyszła tak na weekend, nie? Mnie złapał jeszcze ten problem nosowo-katarowe. Rozmawiam jak rozmawiam, trochę zresztą pewnie słyszycie, że to nie jest to, co zazwyczaj, jak gadam, no i właśnie dupa. No i cóż, no po prostu nie byłem w stanie wcześniej nic zagrać, zresztą jak chciałem nagrywać, to oczywiście była albo aktualizacja serwerów, albo właśnie nie działały. I widzę, że sprawa się powtarza. No cóż, no słuchajcie, nie będę przedłużał też i trzymam was tutaj w takim menu. Na pewno, słuchajcie, spotkamy się podczas premiery 29 czerwca. Na pewno zobaczymy The Crew. Rozłączono z serwerem. No i co? Dzięki wam dzisiaj mimo wszystko za taką króciutką uwagę. Do zobaczenia w pełnej wersji. Dajcie znać, jeżeli macie dostęp, to dajcie znać, co u was jak sam z serwerami. No mówię, no mi to nie wróży nic dobrego na dzień premiery, ale mam nadzieję, że do tego czasu, właśnie dzięki tej becie, producent jakoś podszlifuje te serwery, żeby nie było draki w samym dniu premiery, że nie można zagrać, bo po prostu serwery siadają. Obawiam się tego trochę, ale jestem też i dobrej myśli. Także trzymajcie się, no i na razie. Hej, hej.